Dobry wieczór Państwu. Jest mi niezmiernie miło spotkać się z Państwem dzisiaj tutaj na tym miejscu, na drugim, w sumie nie drugim, na kolejnym już w 2016 roku spotkaniu organizowanym przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Stylu Życia Sięgnij po Zdrowie. Dzisiaj zaprosiliśmy panią magister Beatę Śleszyńską, która jest specjalistką promocji zdrowia, doradcą żywieniowym, wykładowcą akademickim i współautorką książki Kuchnia w trosce o zdrowie. Pani magister będzie dzisiaj o tym mówić, jak zadbać o tarczycę. Tak więc osoby, które zainteresowane są tym tematem, jestem przekonana, że znajdą coś dla siebie. Zachęcam, abyśmy zostali do końca. Po wykładzie będzie możliwość wzięcia udziału, jak zwykle, w konkursie, gdzie nagrodą będzie książka. Będzie też degustacja przygotowana przez bar wegetariański Greenway. Będzie możliwość rozmów tutaj w bocznym pomieszczeniu. Tak więc wierzę, że przyjemnie Państwo spędzą ten wieczór. Jeszcze raz witam Państwa serdecznie i witam panią magister Beatę Śleszyńską. Oddaję głos. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Chciałabym bardzo podziękować organizatorom za zaproszenie, ale przede wszystkim Państwu za to, że ten wieczór postanowiliście spędzić razem z nami. A rozumiem, że każdemu zależy na zdrowiu, bo zdrowie to wartość, którą cenimy sobie chyba najbardziej. To tym bardziej cieszę się, że możemy wspólnie razem podejść do tego bardzo trudnego tematu. Dlaczego trudnego? Myślę, że każdy z Państwa być może ma swoją własną odpowiedź. Po to też tutaj przyszliśmy. Jak zadbać o tarczycę? I chciałabym, proszę Państwa, abyście ten wykład, te wszystkie informacje, które dzisiaj chciałabym tutaj podać, potraktowali oczywiście jako wykład edukacyjno-profilaktyczny, a nie jako stawianie pewnych diagnoz. Jeżeli Państwo po wykładzie będziecie chcieli zbadać ten temat albo pomyślicie sobie, że macie z tym problem, czy z niedoczynnością, czy nadczynnością tarczycy, czy z jeszcze innymi dolegliwościami, to oczywiście zachęcam Państwa do tego, abyście udali się do lekarza, zbadali. Więc dzisiaj ten wykład tylko po to, aby poinformować, jak dbać o ten narząd. A dlaczego właśnie ten temat? Bo w ostatnich latach coraz większa ilość osób, szczególnie kobiet, zdradza objawy niedoczynności tarczycy. Coraz częściej dotyka to również ludzi młodych i dlatego cieszę się bardzo, że na sali jest tak dużo młodych ludzi. Pewne objawy z reguły są ignorowane, na przykład spowolnienie metabolizmu, wyrażające się na przykład dodatkowo kilkoma nadprogramowymi kilogramami łatwo. Często zrzucamy na błędy dietetyczne, a zmęczenie, które chyba każdy z nas, proszę Państwa, doświadcza, przypisujemy przepracowaniu lub przesileniu wiosennemu, które już niedługo będzie tak bardzo mocno widoczne, ale nie kojarzymy z tym, że mogą być pewne powiązania z tym, jak pracują nasze organy, a szczególnie tarczyca. Łatwiej nam też w takich momentach, kiedy mamy na przykład kilka kilogramów, czy czujemy się zmęczeni, czy czujemy takie stany depresyjne, sięgnąć na przykład po kolejną kawę, czy napój, którym często niektórzy ludzie młodzi mówią, taki magiczny napój, który ma dodać energii. Albo jeżeli chcemy zrzucić nadmiar kilogramów, to co? Co najczęściej robimy, albo co najczęściej jest reklamowane? No jakieś tabletki, tak? Preparaty odchudzające. Ale proszę Państwa, wydaje się, że powinniśmy
poświęcić troszeczkę czasu, aby zbadać temat, jak funkcjonuje nasza tarczyca i jakie też i konsekwencje przynosi to w naszym organizmie, jeżeli są jakiekolwiek zaburzenia. No więc to był wstęp. Chciałabym powiedzieć, że na szyi każdego z nas ukryta pod skórą znajduje się tarczyca, tak? I nieprawidłowa praca tarczycy może mieć wpływ na wiele aspektów naszego życia. Łącznie z nastrojami. Nie wiem, czy Państwo kojarzyliście to, jak czujemy się, to może mieć również wpływ z tarczycą. Proszę Państwa, kiedy tarczyca choruje, to czy boli? Nie boli. I zwykle długo nie daje też o sobie znać. Ale skutki zaburzeń w pracy tego gruczołu mają wpływ na funkcjonowanie całego naszego organizmu. I chorób tarczycy, czy nadczynności, czy niedoczynności, czy choroby Hashimoto, czy choroby Graversa-Bassetowa nie wolno lekceważyć. Więc przyjrzyjmy się kolejnym slajdom. To takie wprowadzenie do tematu, co to jest tarczyca. Proszę Państwa, niewielki ciężar przekraczający 30 gramów tarczyca to gruczoł, który wydziela do krwi hormony, których znaczenie można porównać do mocy potężnych silników, jakie wyposażone są odrzutowce. Ma niewielki ciężar, ma wielkość zaledwie dużego motyla i kształtem go nawet trochę przypomina. I tutaj macie Państwo też i wymienione hormony, które są produkowane. Na przykład tarczyca wydziela hormon kalcytonina, która jest bardzo potrzebna do metabolizmu i gospodarki wapniowo-fosforowej. I niedobór tego hormonu powoduje zbyt małą ilość wapnia w kościach, co prowadzi między innymi do problemów z osteoporozą. Mam nadzieję, że kolejne slajdy się na mnie rozsypią. O nie, nie wiem dlaczego. Czasami tak właśnie bywa. Proszę Państwa, czym są hormony? Hormony są to związki chemiczne o ogromnym znaczeniu dla naszego organizmu. Są wydzielane przez gruczoły do krwi, gdzie wpływają na czynność różnych komórek. I pod względem budowy chemicznej hormony są niejednorodne. To są związki podobne na przykład do tłuszczy albo do białek. I hormony wytwarzane są ze składników dostarczonych wraz z pożywieniem, dlatego tutaj to, w jaki sposób się odżywiamy, ma ogromne znaczenie dla utrzymania odpowiedniej ilości, aby ta równowaga hormonalna mogła być prawidłowa. Tak więc hormony mają ogromny wpływ na pracę wszystkich narządów naszego ciała, a także wpływają na nasze uczucia, na nasze zachowanie. Mają również ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o to, czy czujemy się zmęczeni, czy nie. Na przykład tyroksyna produkowana przez tarczycę przyspiesza metabolizm komórek, między innymi po to, aby spowalniać spalanie tłuszczu i, znaczy nie spowalniać, tylko stymulować spalanie tłuszczów i wytwarzanie energii. I zanim jeszcze chciałabym powiedzieć coś na temat właśnie pracy tarczycy, to zwróćcie Państwo uwagę na taki temat jak równowaga hormonalna. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak znaczącym i skomplikowanym tematem jest właśnie równowaga hormonalna, a to między innymi hormony są odpowiedzialne za takie symptomy jak
nerwowość, brak lipido czy odporność na stres. Zwłaszcza płeć piękna, kobiety dużo bardziej są wrażliwe i podatne na zmiany hormonalne, ale niestety większość osób nie słucha sygnału swojego organizmu i zamiast pozwolić na powrót do równowagi przy wsparciu jego naturalnych sił, wszelkie symptomy zostają zahamowane poprzez między innymi syntetyczne leki, a pierwotna przyczyna nierównowagi wciąż tak naprawdę zostaje nierozwiązana, nienaruszona. Zaburzenia hormonalne są częstym problemem, z którym konwencjonalna medycyna sobie nie radzi. A to między innymi, że takie środowisko, w jakim żyjemy, czy dieta, czy styl życia, stanowi dziś duże wyzwanie do tego, aby właśnie zachować tą równowagę hormonalną. I gdy organizm zmaga się z nierównowagą hormonalną, to cały organizm tak naprawdę jest zaangażowany w produkcję i metabolizm hormonów. Zaburzenia hormonalne nie jest, tak jak powiedziałam, przyczyną, tylko objawem nieprawidłowego funkcjonowania i nieprawidłowych zachodzących procesów w organizmie. I teraz zwróćcie Państwo uwagę na to, co może wpłynąć na nierównowagę hormonalną. Dieta, czyli to, co jemy. Brak lub nadmiar ruchu. I tutaj nawet przetrenowanie, czyli duża ilość ruchu, jest również przyczyną nierównowagi hormonalnej. Niewystarczająca ilość i jakość snu. Chroniczny stres. Niedobory składników odżywczych. Kiedy organizm jest niedożywiony, może być również nierównowaga hormonalna. Tutaj w szczególny sposób zwracamy uwagę właśnie na niewystarczającą ilość witamin i minerałów. Niedobór na przykład witaminy B9, czyli kwasu foliowego, czy witaminy B12 może mieć duży wpływ właśnie na zachwianie tej równowagi hormonalnej. Trawienie, czyli problemy strawienne. Jeżeli źle funkcjonuje nasz układ pokarmowy, mamy problemy z wchłanianiem, szczególnie jeżeli źle pracują nasze jelita, może dochodzić do tej nierównowagi hormonalnej. Ekspozycja na toksyny. No, wszędzie nas otaczają toksyny, więc tutaj nie ma się co dziwić, ale jeżeli jest duża ilość właśnie tych toksyn, ma to wpływ na to, jak te hormony są produkowane i jak też są wykorzystywane. I przyjmowanie syntetycznych hormonów również i detoks, czyli oczyszczanie. Czasami, jeżeli mamy takie bardzo długotrwałe oczyszczanie organizmu, kiedy też przyjmujemy przez długi czas niską podaż kalorii, to również ma wpływ na to, jak zachowują się hormony w naszym organizmie. Czyli tutaj podsumowanie tego tematu, jeżeli chodzi o nierównowagę hormonalną, to im bardziej dbamy o dietę, ja o tej diecie dzisiaj jeszcze powiem w kontekście właśnie tych zaburzeń tarczycy, czy niedoczynności, czy nadczynności, czy odnośnie choroby Hashimoto. Jeżeli dbamy o dietę, mamy wystarczającą ilość ruchu, to tym łatwiej utrzymujemy właściwą równowagę hormonalną. Jeżeli chodzi o hormony tarczycy, już tutaj skupiamy się w obszarze właśnie tego organu, tego gruczołu i mówimy o hormonach. Nieprawidłowa ilość hormonów w tarczycy może polegać na ich
niedoborze i mówimy wtedy właśnie o niedoczynności tarczycy lub nadmiarze. Taki stan to właśnie nadczynność tarczycy. Moi drodzy, mili Państwo, pomyślmy tylko. Rodzimy się ze zdrową tarczycą. I czy nie jest naturalnym prawem mieć ją zdrową do końca życia? Oczywiście, że jest. Dlaczego zatem dzieje się tak, że organ ten zaczyna w pewnym momencie szwankować? W jakimś momencie życia dochodzi do pewnej nierównowagi w organizmie i zaczyna właśnie albo nadprodukować większą ilość hormonów, albo jest brak, albo jest niedobór tych hormonów. Co było wyzwalaczem, który to spowodował i jakie procesy metaboliczne uległy zmianie i dlaczego? No oczywiście na te pytania sobie odpowiemy w czasie tego wykładu, ale może teraz już odpowiem tak, że czynnikiem wyzwalającym był stres. I to we wszystkich swoich trzech odsłonach. I ten fizyczny stres, i chemiczny, i emocjonalny. Stres spowodował zachwianie całej równowagi hormonalnej. Głównie z powodu nadmiaru hormonu kortyzolu. I tak naprawdę w momencie, kiedy jest właśnie nadmiar kortyzolu, są nadnercza bardzo mocno obciążone, dlatego że to właśnie tam jest produkcja kortyzolu. Stres powoduje też duże wzmożone zapotrzebowanie na rozmaite witaminy i minerały. A jeśli ich tak naprawdę nie dostarczamy, jeżeli nie otrzymuje nasz organizm w pożywieniu i w danej chwili nie ma tych witamin i minerałów, to następują niedobory. Tak? Zgadzamy się? To występują niedobory. I tak naprawdę to cała spirala nieszczęść się nakręca. W momencie właśnie dużej ilości stresu, w momencie dużej ilości hormonów, czy kortyzolu, czy adrenaliny, czy noradrenalina, to są te właśnie hormony stresu. Stres powoduje jakby zagarnięcie dużej ilości witamin i minerałów. Jeżeli nie dostarczamy, to tak naprawdę wyzwalamy różne w organizmie procesy, które doprowadzają do tej nierównowagi. Jeżeli oczywiście chcemy odkręcić cały ten proces, który został nakręcony przez stres i przez to, jak też odżywiamy się, jaki tryb życia prowadzimy, to na pewno trzeba pomyśleć o tym zdrowszym stylu życia, o profilaktyce, o tym, co dzisiaj też będziemy tutaj mówić. I chciałbym, abyśmy teraz spojrzeli na czynniki wpływające na funkcję tarczycy. Pokażę za chwileczkę taką infografikę, która pokazuje czynniki mające wpływ na prawidłową pracę tarczycy i daje pewien obraz, jak dbać o ten ważny narząd, aby nie dopuścić do zaburzeń w jego funkcjonowaniu. Więc spójrzcie Państwo na czynniki, które wpływają na funkcję tarczycy. Tarczyca nie działa sama. Tarczyca, do tego jest podwzgórze, przysadka, są ściśle ze sobą powiązane różnymi zależnościami hormonalnymi. Produkcja hormonów w tarczycy odbywa się pod wpływem wydzielanego przez przysadkę mózgową i pod kontrolą podwzgórza hormonu, tyrotropinę. W skrócie to jest hormon, który nazywamy TSH, tak? TSH. I tarczyca produkuje tyroksynę T4, która
przekształcana jest w RT3 oraz trójjodotyroninę T3. Tutaj mamy na tym wykresie właśnie to pokazane. Może ja tutaj, tak? Tu tarczyca produkuje tyroksynę T4, która przekształcana jest w RT3, taką odwrotnie, biologicznie nieczynną, odwrotną trójjodotyroninę RT3 i w trójjodotyroninę T3. I to właśnie trójjodotyronina jest właściwym hormonem pobudzającym metabolizm naszego organizmu. Zobaczcie Państwo, że właśnie tutaj trójjodotyronina T3 i biologicznie nieczynna odwrotna trójjodotyronina RT3 rywalizują o miejsce wiązania w komórce. Ale może zacznijmy o czynnikach przyczyniających do prawidłowego funkcjonowania hormonów. I mamy tutaj kilka takich bardzo ważnych czynników. Przede wszystkim to są czynniki, które związane są z naszą dietą. I tutaj są pewne składniki odżywcze, jak żelazo, jod, tyrozyna, to jest aminokwas, który przede wszystkim najlepsze źródło tyrozyny, jeżeli chodzi o prawidłowe też i funkcje tarczycy, najlepiej pozyskiwać je z produktów roślinnych. Ale cynk, selen, witaminy E, B2, B3, B6, C, D są bardzo istotne, jeżeli chodzi właśnie o tą przemianę tych hormonów. Czynniki hamujące prawidłowe funkcjonowanie hormonów. To zobaczcie Państwo, że na pierwszym miejscu jest co? Stres, o którym już tutaj wspomniałam, tak? I ten fizyczny, chemiczny, też emocjonalny. Infekcje, wszelkie urazy, fluorek, który jest antagonistą jodu, wypiera jod. Toksyny, które, jak powiedziałam, wszędzie są, a szczególnie w żywności. Choroby autoimmunologiczne, takie jak na przykład celiakia. I teraz zwróćmy uwagę na czynniki zwiększające tą przemianę T4 do RT3, do tej biologicznie nieczynnej, odwrotnej trójjodotyroniny. To są jakie czynniki? I znów tutaj mamy na pierwszym miejscu stres. Widzimy, że to jest bardzo ważny czynnik, który zmienia funkcję tarczycy. I tarczyca tak naprawdę źle funkcjonuje, nie tylko tarczyca, ale i nadnercza i inne gruczoły, które pod wpływem hormonów stresu zmieniają swoje funkcje. Stres, urazy, niska podaż kalorii w diecie, szczególnie osoby, które właśnie przechodzą na przykład długi okres oczyszczania organizmu, zawsze spożywają mniejszą ilość kalorii. Te osoby, które zrzucają nadwagę, też spożywają mniejszą ilość kalorii, więc zobaczcie Państwo, również to ma wpływ na zwiększającą konwersję T4 do RT3. Zapalenie tarczycy, infekcje, dysfunkcje na przykład nerek wątroby czy niektóre leki. I teraz czynniki zwiększające tą przemianę T4 do T3. To właśnie najbardziej korzystna jest ta przemiana T4 do T3. I tutaj mamy selen i cynk. Powiemy sobie jeszcze o tym selenie i cynku. I czynniki zwiększające wrażliwość komórek na hormony tarczycy, to tutaj już na poziomie tym komórkowym, to witamina A
ćwiczenia fizyczne i cynk. Więc zobaczcie Państwo, że tutaj, jeżeli chodzi o funkcję tarczycy, prawidłowe funkcje tarczycy, to przede wszystkim właściwe odżywianie, tak, które dostarcza nam odpowiednich składników odżywczych, czyli żelazo, odpowiednia ilość jodu, odpowiednia ilość białka, tak, tutaj mamy szczególnie ten aminokwas tyrozyna, cynk, selen i witaminy. Tutaj przede wszystkim mamy witaminy z grupy B, B2, B3, B6, ale tutaj można byłoby jeszcze wymienić i właśnie te foliany i witaminę B12, ale witamina E, C, czy witamina D, o której sobie też powiemy tutaj, jaki ona ma silny związek z funkcjonowaniem tej tarczycy. No i to, co jest właśnie istotne, to to, żeby właśnie bardzo istotne znaczenie ma przemiana, jakiej tyroksyna podlega w tkankach i z cząsteczki tyroksynu usuwany jest jeden z atomów jodu poprzez odjodowanie tyroksyny, czyli te T4 i powstającej w tarczycy właśnie tworzy się trójjodotyronina T3. Więc tutaj bardzo ważne jest o to, żeby dbać też właśnie o te związki mineralne jak selen i cynk, ale również o istotne są ćwiczenia fizyczne. Jakie są objawy niedoczynności tarczycy? Więc tutaj macie Państwo wymienione te objawy. To jest między innymi zmęczenie, senność, osłabienie, wypadanie włosów, łamliwe paznokcie, sucha, szorstka lub łuszcząca się skóra, łupież, trądzik, niska temperatura bazowa ciała po przebudzeniu, nietolerancja zimna. Więc najczęściej takie osoby odczuwają to, że jest im zimno. Zimne stopy i dłonie. To też objaw niedoczynności tarczycy. Co jeszcze? Ta lista oczywiście nie kończy się tutaj, ale zobaczcie Państwo, jeżeli są pozostałe objawy, jak zaparcia, nieregularność wypróżnień, przybieranie na wadze. Ale muszę Państwu powiedzieć, że są takie osoby, które mają niedoczynność tarczycy, ale nie przybierają tak bardzo na wadze. Tak? I tutaj nie można powiedzieć, że to jest bardzo istotny, istotne objawy. Tak naprawdę nie musimy też mieć wszystkich tych objawów przy niedoczynności tarczycy. Ale kolejne mogące wystąpić objawy niedoczynności, jak nieregularność cykli, czy krwawienie miesięczne obfite, bardzo bolesne, nerwowość. Tu pojawiają się bardzo często u pacjentów problemy ze snem, czy stany depresyjne. Tak jak na samym już wstępie powiedziałam, że te hormony są bardzo mocno połączone z naszym nastrojem. I tutaj to, jak właśnie się czujemy, czy jesteśmy ludźmi, którzy szybko się irytują, denerwują, czy są właśnie tacy skłonni do takiej apatii. Więc tutaj musimy pamiętać o tym, że mogą to być właśnie symptomy jakiegoś zaburzenia hormonalnego. Obniżenie wydajności systemu immunologicznego, czyli częstsze przeziębienia, częstsze właśnie infekcje, problemy z jasnością umysłu, z pamięcią i również brak takiej koncentracji. Jeżeli chodzi o nadczynność tarczycy, to tutaj mamy też problemy ze snem, osłabienie siły mięśniowej, zwłaszcza w ramionach, udach, co sprawia trudności w podnoszeniu ciężkich przedmiotów czy we wspinaniu się po schodach. Drżenie, występuje nadmierne pocenie, nietolerancja ciepła, uczucie szybkiego lub nierównego bicia serca, utrata masy ciała przy wzmożonym apetycie, biegunki, bóle głowy, zaburzenia cyklu miesięcznego.
Tutaj, jeżeli chodzi o nadczynność tarczycy, dochodzi do zwiększonego wydzielania hormonów tarczycy i powoduje właśnie to, że człowiek zaczyna się czuć taki roztrzęsiony i zdenerwowany. Więc to są, proszę Państwa, takie informacje wstępne, jeżeli chodzi o pracę tej tarczycy. Teraz chciałabym powiedzieć o tym, co my możemy zrobić, aby pomóc tej tarczycy. No już wstępnie sobie pokazaliśmy przez tą infografikę, jakie czynniki sprawiają lepsze funkcjonowanie tarczycy, jakie czynniki sprawiają dysfunkcję, przemian tych hormonów. Ale witamina D. Potrzebna jest nam każdego dnia i ludzie z nadwagą i niedoczynnością tarczycy mają z reguły bardzo niskie poziomy witaminy D. Natomiast jest ona bardzo potrzebna naszej tarczycy i nie tylko naszej tarczycy, ale witamina D jest potrzebna do tego, żeby na przykład wzmacniać odporność, czy chronić nasz organizm przed nowotworem. Niestety panuje ostatnio taka szalona moda na słońcofabię, gdzie słońce oskarża się o wszystko, co najgorsze, wciskając nam pełne chemikaliów, sztuczne preparaty z tak zwanymi filtrami. I dochodzi do tego, że siedzimy w domach, w biurach, pozbawieni słońca, a potem, kiedy wychodzimy z tych domów, to co robimy? Stosujemy kremy, tak, z filtrami, zakładamy okulary przeciwsłoneczne i w ten sposób ograniczamy dostęp tego słońca, tych promieni, a nasze ciało pod wpływem promieni słonecznych produkuje najtańszą we wszechświecie witaminę D3, która jest bardzo potrzebna naszej tarczycy. Oczywiście my już wiemy, proszę Państwa, i zresztą tutaj chyba nie muszę tak bardzo mocno zachęcać Państwa do tego, ale w tym okresie jesienno-zimowym suplementacja tej witaminy D3 jest bardzo potrzebna. Więc nie wiem, czy suplementujemy, czy nie, ale na pewno warto ją między innymi dla tarczycy suplementować. Co jeszcze pomaga tarczycy? No, jod, tak? Jod jest takim paliwem dla tarczycy. Jod oprócz tego jest naturalnym antybiotykiem i niedobór jodu powoduje niedoczynność tarczycy, powiększenie też rozmiarów tarczycy i powstanie wola. I są oczywiście niektóre rejony, zazwyczaj takie, które są oddalone od morza i właśnie w tych obszarach może występować niedobór jodu. Więc co powinniśmy robić, proszę Państwa, aby zwiększyć ilość jodu? Tak, można używać oczywiście sól morską, która może być jeszcze bardziej wzbogacana jodem, tak? Sól jodowana. Co jeszcze? Tak, oczywiście. Jeżeli jest to możliwe, ale też żywność zawiera niewielką ilość tego jodu, na przykład ryby, chociaż ryby są zatrute metalami ciężkimi, więc tutaj można to przyjąć jako alternatywa, ale na przykład algi morskie są bardzo dobre, tak? I czy na przykład produkty typu jajka też zawierają niewielką ilość tego jodu. Ale pamiętajmy o tym, że niektóre pierwiastki jak fluor, chlor i brom
wszystkie te mogą wypierać jod. To są takie antagoniści jodu. A my mamy fluoru, chloru i bromu wokół nas aż nadmiar. Tak? Natomiast jodu tyle, co kot napłakał i w dodatku mass media nas tym jodem nieustannie straszą, jaki to jest groźny dla nas pierwiastek. I proszę Państwa, myślę, że tutaj też bardzo ważne jest, żebyśmy uważali na przykład na fluor, który znajduje się w paście do zębów, tak? Bo tak jak powiedziałam, ten pierwiastek, czy chlor, czy brom wypierają jod z naszego organizmu. Kolejny pierwiastek, który jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o przyswajanie jodu, to selen. Selen, gdzie można go znaleźć? Oczywiście w dużych ilościach, w produktach roślinnych, szczególnie orzechy brazylijskie, pestki dyni, selenu mają bardzo dużo. Jeżeli mogę jeszcze tutaj powiedzieć coś na temat wola, które tworzy się właśnie wywołane brakiem jodu. Są na przykład takie produkty, które są wolotwórcze, tak? Jakie to są produkty? Tak, wszystkie kapustne, tak? Wszystkie kapustne warzywa, również nasiona soi zawierają substancje wolotwórcze i niektóre osoby mogą mieć dylemat, czy w takim przypadku te produkty jeść. I znajdziecie Państwo różne opinie na ten temat, że szczególnie osoby przy niedoczynności tarczycy powinny zrezygnować z tych produktów, które są właśnie wolotwórcze. Ja powiem w ten sposób. Literatura podaje takie badania, które wskazują, że jeżeli będziemy jeść te produkty, które z natury są wolotwórcze przy niedoczynności tarczycy, to rzeczywiście może być taka sytuacja, że mogą potęgować ten problem. W momencie, kiedy mamy niedobór jodu, jeżeli mamy wystarczającą ilość tego jodu, to te produkty nie powinny tworzyć wola. Więc tutaj, jeżeli zadbamy o jod, to nawet jeżeli będziemy w swojej diecie mieli te warzywa kapustne czy produkty sojowe, nie powinny stanowić problemu. Dla pewności, czy mamy wystarczającą ilość jodu, to też można sobie zrobić pewne doświadczenia, tak? Posmarować sobie tutaj w miejscu zgięcia trochę jodyny i zobaczyć, jak organizm wchłania ten jod. Proszę Państwa, jeżeli chodzi jeszcze o ten selen, to występuje w niektórych enzymach i jest niezbędny do przemiany hormonów w tarczycy. Również chroni nasz organizm przed stresem oksydacyjnym. I jeżeli chodzi o źródła selenu, to tak jak powiedziałam, najlepsze to źródła właśnie roślinne, jak kukurydza, orzechy, zboża, wszelkie zboża, cebula. Tak, to prawda. I tak jak tutaj wymieniłam, orzechy brazylijskie lub pestki dyni. Ale jeszcze taka ważna informacja, praktyczna. Utrata selenu może nastąpić przez długie gotowanie w dużej ilości wody i zbyt długie przechowywanie żywności. Więc taka techniczna, praktyczna informacja. Co jeszcze, proszę Państwa? Magnez. Również tak jak selen jest niezbędny w przyswajaniu jodu. Zielone warzywa,
które bogate są w ten magnez, w chlorofil, są również bardzo, bardzo istotne. Proszę Państwa, podczas stresu, bo tutaj wspominałam o tym, że ten stres jest tym wyzwalaczem, tym właśnie czynnikiem, ja to tak nazywam numer jeden, który właśnie prowadzi do dysfunkcji tarczycy, to podczas stresu dochodzi do zwiększonej utraty magnezu z moczem. I zobaczcie Państwo, nawet już ten jeden czynnik, jeżeli tracimy magnez, to zobaczcie Państwo, ten magnez jest tak jak selen potrzebny w przyswajaniu jodu. I tutaj można powiedzieć już kolejny problem, który nam się pojawia. Gdzie można znaleźć magnez? No w różnych produktach, ale znajduje się na przykład w bananach, tak? W różnych produktach zbożowych, w orzechach, w nasionach strączkowych i bardzo cenne źródło to właśnie zielone warzywa. I witamina C też jest istotna, jeżeli chodzi o pracę naszej tarczycy. I tutaj no, witamina C oczywiście najlepsza w tej postaci naturalnej, znajdująca się w różnych warzywach i owocach. Co jeszcze? Unikamy przetworzonych węglowodanów jak ognia. Co to są przetworzone węglowodany? To już chyba nie trzeba tego powtarzać, ale proszę Państwa, wszystko to, co jest wysoko przetworzone z białej mąki, dodane do tego duża ilość cukru białego, nie jest przyjazna tarczycy. Niestety, kiedy się popatrzy teraz na ilość problemów, jakie młode osoby mają z tarczycą, to przede wszystkim, można powiedzieć, sposób odżywiania ma ogromny wpływ. A wiecie Państwo, młodzi ludzie to najczęściej jedzą przetworzone węglowodany w postaci białych bułeczek, drożdżówek, słodyczy, chipsów, pizzy itd., itd. Więc tutaj należy zwrócić dużą uwagę na to, co jemy. Może tym zaskoczę Państwa, ale różne chemikalia w domu, które używamy, mogą mieć wpływ na to, jak funkcjonuje nasza tarczyca. W niektórych chemikaliach są takie związki chemiczne, które szkodzą tarczycy, jak chlor i inne składniki, które znajdują się w różnych chemikaliach. Ja na przykład w swoim domu nie używam preparatów typowo chemicznych, kiedyś używałam, ale kiedy zaczęłam myśleć o problemie tarczycy, bo sama miałam niedoczynność tarczycy przez jakiś czas, teraz tego problemu nie mam, a wiem to po badaniach, które przechodzę, więc zaczęłam wiele rzeczy zmieniać w swoim własnym życiu i między innymi wyrzuciłam, proszę Państwa, różne preparaty, które używałam wcześniej do czyszczenia w moim domu. Miałam zawsze taką tradycję czyszczenia mojej podłogi takim preparatem jak Acze. Więc on tak fantastycznie wybielał wszystkie fugi, więc szorowałam, a że mam podgrzewaną podłogę, mam ogrzewanie podłogowe. Wyobraźcie sobie Państwo, ja po takim myciu, szorowaniu, oczywiście byłam zadowolona z efektów, ale niestety moja tarczyca nie była zadowolona. Więc używam w tej chwili zwykłej wody, sody, octu do tego, żeby czyścić. Ja wiem, że to oczywiście wymaga trochę większej pracy, ale dla zdrowia warto. To, co jeszcze zrobiłam, proszę Państwa, to zmieniłam swoje kosmetyki. Okazuje się, że w kosmetykach i to często tych droższych, z tych wyższych półek, znajduje się masę różnych związków chemicznych, które
nie są obojętne dla naszego organizmu. One wchłaniają się przez skórę, co w konsekwencji ma wpływ na nasze organy, między innymi właśnie na tarczycę. I proszę Państwa, kosmetyki, które możemy zrobić sami w domu, są najlepsze. Nie wiem, czy ktoś z Państwa akurat robi takie kosmetyki, ale ja używam w domu tylko takie kosmetyki. Na bazie tłuszczu kokosowego, na bazie różnych olei, stosuję je właśnie do na skórę. Nawet nie myję włosów szamponem, tradycyjnym szamponem, tylko używam mydła z mikroelementami, z mikroorganizmami, takie z EM-ów, i tym myję włosy. Oczywiście to są moje wybory, moje decyzje, a ja tutaj podaję Państwu pewną propozycję. Wy Państwo możecie dokonać wyboru. W tej chwili w internecie znajdują się przepisy na to, jak wykonać takie domowe kosmetyki, jak zrobić pastę do zębów, jak zrobić dezodorant. Więc to wszystko jest dostępne i możemy oczywiście z tego korzystać. Pamiętajmy o tym właśnie, że wszystkie reklamowane kosmetyki zawierają toksyczne i rakotwórcze substancje, które mają wpływ na nasz organizm. Proszę Państwa, więc taki tryb przyjazny działaniu tarczycy, to chciałabym tutaj zacytować pewien fragment z Pisma Świętego. Dlaczego pozwoliłam sobie akurat umieścić tej prezentacji? Bo tak jak powiedziałam, zmagałam się z niedoczynnością tarczycy i wiedziałam o tym, że stres jest takim czynnikiem, który ma duży udział w tej nierównowadze hormonalnej. I chciałabym zachęcić Państwa do tego, abyście pomyśleli o tym. I tutaj Słowo Boże mówi: temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój, mówię, bo Tobie zaufał. Bardzo ważne dla nas jest wyciszenie. Jest taka próba uspokojenia pewnych różnych sytuacji. I chodzi tutaj, proszę Państwa, przede wszystkim o stres, który nie trwa dzień, nie trwa dwa, nie trwa może tydzień, ale stres, który trwa długo. Długotrwały stres, który jest szczególnie niebezpieczny, dlatego że on wyzwala różne problemy zdrowotne. Co to znaczy ten długotrwały stres? Jakie mogą być czynniki, które wpływają na ten długotrwały stres? Brak przebaczenia, poczucie winy, może utrata pracy. Co jeszcze? Wiele różnych sytuacji życiowych, prawda? Więc bardzo ważne jest dla każdego z nas, próba wyciszenia, próba znalezienia swojego miejsca, próba też powiedzenia Bogu o tym, jak bardzo potrzebny jest w naszym życiu. I tutaj pozwólcie Państwo na kilka takich rad dotyczących, jak pokonać ten zabójczy stres, który robi takie spustoszenie i wprowadza tą nierównowagę hormonalną i ma wpływ na to, jak tarczyca nasza pracuje. Pozwólcie Państwo właśnie na kilka takich bardzo praktycznych porad. Przede wszystkim w momencie, kiedy czujemy, że jest to napięcie, kiedy czujemy się zestresowani, kiedy przeżywamy coś, to dobrze jest właściwie oddychać, tak? I to najlepiej wtedy, kiedy nam brzuszek cały czas pracuje, tak? Głęboko oddychamy,
używając do tego mięśni brzucha. Wykonujemy ćwiczenia. Ten ruch jest bardzo istotny. 2-3 razy w tygodniu wykonujemy przez kilka minut ćwiczenia siłowe, na przykład podnoszenie ciężarów, napięcia mięśniowe. Sen. Sen jest bardzo ważny i to 8 godzin dziennie. Istotne jest również to, żeby chodzić o odpowiedniej porze spać, czyli w momencie, kiedy przychodzi godzina 12 w nocy, to nie jest odpowiedni moment. Wiem, że się wtedy fajny film kończy, ale tak naprawdę organizm nie wypoczywa tak dobrze. Nawet jeżeli będziemy spali 8 godzin, czyli tyle, ile tak, powinniśmy spać, ale dobry sen powinien rozpocząć się przynajmniej 2 godziny przed północą i trwać właśnie 7-8 godzin. Spożywaj każdego dnia 10 porcji owoców i warzyw, tych smacznych lekarstw. Nie wiem, czy Państwo już zapoznaliście się z nową piramidą Instytutu Żywności i Żywienia, ale tam podstawą jest ruch, a później są warzywa i owoce. Tak? Mięso i produkty zwierzęce są gdzieś tam na samym koniuszku piramidy, więc tutaj musimy pewne te błędy żywieniowe poprawić, jeżeli chodzi też i o to, jak panować nad stresem. 2 razy dziennie zrezygnuj z czegoś, co mogłoby cię zestresować. To dużo mniej stresujące niż decyzja na tak, skutkująca przepracowaniem lub wypaleniem. 10 razy na dzień pomyśl o czymś miłym. Pozytywne nastawienie wspaniale zmniejsza stres, pozwalając nadziei przebić się do przeciążonego organizmu. 5 razy dziennie serdecznie się pośmiej. Naukowcy zaczynają powoli odkrywać, że jak stwierdził kiedyś mędrzec, śmiech to naprawdę dobre lekarstwo. Pij codziennie 8 szklanek wody. Nie soku owocowego, nie napoju gazowanego, nawet nie mleka sojowego. Wody. Dlaczego? Bo to ona przede wszystkim daje zdrowie. Czysta woda oczyszcza i nawilża organizm, a także wypłukuje toksyny. Przynajmniej raz dziennie powiedz bliskiej osobie, że ją kochasz. Czy to będzie trudne do zrobienia? Raz, dwa na dzień powiedz, posiedź sam w ciszy, módl się, myśl i czytaj o niebiańskim Ojcu. To takie rady, które możemy zastosować w naszym życiu, jeżeli chodzi o to, żebyśmy opanowali stres, który, tak jak powiedziałam, jest tym czynnikiem wyzwalającym różne problemy z naszą tarczycą. Obecnie najczęściej spotykanym zaburzeniem funkcjonowania tarczycy jest niedoczynność o podłożu autoimmunologicznym, tak zwana choroba Hashimoto, będąca niejakim przewlekłym stanem zapalnym gruczołu tarczycowego. I oczywiście dokładna etiologia tej choroby jest nieznana, ale ostatnie badania pokazały nam, że właśnie te choroby autoimmunologiczne biorą się przede wszystkim z tego długotrwałego stresu, który nie jesteśmy w stanie tak szybko opanować. Dlatego, że właśnie pod wpływem stresu, pod wpływem tych hormonów, czy kortyzolu, czy adrenaliny, czy noradrenaliny, zmieniają się komórki, które są odpowiedzialne za układ odpornościowy. Limfocyty T pod wpływem właśnie dużego stężenia hormonów zmieniają swoje przeznaczenie. I tutaj może dochodzić do tego właśnie, do tej dysfunkcji gruczołu i pojawia się właśnie ta niedoczynność o podłożu autoimmunologicznym. I ze względu na ten autoimmunologiczny charakter choroby, polegający właśnie na tym, że występują te objawy niedoczynności, takim
osobom szczególnie zaleca się, oprócz tego, aby opanowały ten stres, tak, poleca się również dietę. Tutaj zaleca się dietę bezglutenową, bezmleczną, też zwiększoną ilością białka, ale szczególnie tutaj należy podkreślić to białko roślinne. I należy też zwrócić właśnie uwagę na ruch. Tak jak powiedziałam Państwu, że ruch jest bardzo istotny. Przy niedoczynności na przykład jest szalenie ważne, żeby przynajmniej godzinę lub dwie takie osoby mogły ćwiczyć. I to nie chodzi o takie siłowe ćwiczenia, ale szybki spacer jest wystarczającym ćwiczeniem. I przy chorobie Hashimoto jest również bardzo istotny ruch. Takie osoby właśnie przez ruch wspomagają naturalną przemianę materii, która jest przy chorobie Hashimoto spowalniana. I przy chorobie Hashimoto minimum 35 minut dziennie trzeba ruszać się, tak? Proszę Państwa, dieta, która wspomaga działanie tarczycy, to już troszeczkę sobie powiedzieliśmy tutaj, ale tu zbiorę to może jeszcze w takie punkty. Przede wszystkim mamy jeść więcej owoców i warzyw liściastych. To te zielone szczególnie, bogate w magnez, bogate w chlorofil. Czosnek, cebula jest również bardzo ważna, jeżeli chodzi o pracę tarczycy. Jemy w odpowiedniej ilości nasiona strączkowe. Przy tej infografice pokazałam Państwu właśnie tą tyrozynę, ten aminokwas, który szczególnie w tych nasionach strączkowych jest istotny, jeżeli chodzi o samo działanie tych hormonów. To one właśnie, te aminokwasy, pomagają przemieszczać się tym hormonom. Unikamy żywności przetworzonej, unikamy słodyczy i słodkich napojów. Unikamy rafinowanych węglowodanów. Unikamy też alkoholu, kofeiny i tytoniu. Czyli jemy, proszę Państwa, właśnie takie jak najmniej przetworzone produkty. I tutaj w szczególności zwracamy uwagę na produkty roślinne. Jeżeli mamy problemy właśnie z tworzeniem się wola, tutaj możemy uniknąć troszeczkę właśnie spożywania tych produktów kapustnych, ale za to inne produkty powinny być spożywane. Dobrze, proszę Państwa, więc zakończę jeszcze takim tekstem, który już w trakcie tego wykładu podawałam, ale tak jak chciałabym zaznaczyć, że to opanowanie stresu przy chorobach tarczycy jest szalenie istotne. Wydaje się, że jest to bardzo trudne, prawda? Bo jak zmienić jakąś sytuację patologiczną, która jest w naszej rodzinie albo w naszej pracy, albo mamy jakieś problemy ze sobą? Jest bardzo trudne, ale pamiętajcie Państwo, że mamy Boga, który jest tym, który chce nam pomóc. Apostoł Piotr, święty apostoł Piotr, napisał: wszelką troskę swoją złóżcie na tego, który ma o was staranie. To jest bardzo ważne. To zdrowie duchowe okazuje się, że jest istotne, jeżeli chodzi o nasz organizm, naszą tarczycę. Dlatego chciałabym zadedykować Państwu ten tekst z proroka Izajasza. Temu, którego umysł jest stały. Umysł, który potrafi mimo problemów, mimo trudności, które przechodzimy, zaufać, że wszystko będzie dobrze. Mieć takie pozytywne nastawienie, że wszystko będzie dobrze. Dlatego, że jest Bóg, który nam pomaga. Jest Jezus, który nam pomaga. Przepraszam, że może tak uzewnętrzniam swoją tutaj wiarę,
Ale jestem przekonana, proszę Państwa, że każdy z nas potrzebuje tego wyciszenia. Każdy z nas szuka tego wyciszenia w różny sposób. Okazuje się, że jest to tak ważne, że często nie zdajemy sobie nawet z tego sprawy. Życzę tego Państwu, abyście tą ufność zawsze potrafili znaleźć w Bogu. To wyciszenie i przede wszystkim mogli opanować różne sytuacje stresujące, aby pomóc sobie, pomóc tarczycy, pomóc tym właśnie przemianom hormonów i czuć się dobrze. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy bardzo pani Wacie Śleszyńskiej. Ja podsumuję takimi słowami. Bruce Lee to nie tylko mistrz walki, ale też filozof, myśliciel, powiedział takie słowa. Jeśli tracisz pieniądze, nic nie tracisz. Jeśli tracisz zdrowie, coś tracisz. Jeśli tracisz spokój, wszystko tracisz. W kontekście tego wykładu dbajmy o to, aby nie tracić spokoju, aby panować nad stresem, a wtedy wierzmy, że z Bożą pomocą wszystko w naszym życiu będzie się dobrze układać. Jeszcze raz dziękuję Tobie za wykład, Beato.